Są to dość małe ptaki z krótkim dziobem, ale szeroką paszczą. Niezwykle szybkie, zwinne i radosne. Zna je każdy. Nie boją się człowieka i gniazdują tak blisko niego, jak żadne inne dzikie ptaki. Polują na owady, chwytając je w powietrzu. Nawet wodę potrafią pić w locie. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, bo ptaki te przylatują dość wcześnie. Ale jedno jest pewne, gdy słyszysz ich wesoły szczebiot, jest bądź zbliża się ciepła połowa roku, a ty najprawdopodobniej jesteś na wsi bądź pod miastem. Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce mamy 3 gatunki jaskółek, a jeszcze mniej liczni potrafią je odróżnić. Wszystkie są podobne i wiodą bardzo intensywne życie, ale mają też wyraźne różnice, stąd dość łatwo je rozpoznać. Zobaczcie sami. Zapraszam. Oto 3 nasze krajowe jaskółki w locie. Już na pierwszy rzut oka widać różnice. Ale uchwycenie ich w locie może sprawiać kłopoty. Dlatego gdy nie zdążymy uchwycić tych różnic, wystarczy, że spojrzymy, gdzie dana jaskółka ma gniazdo. Bo każdy gatunek preferuje inne miejsce gniazdowania. I to powinno rozjaśnić sprawę. Zacznijmy jednak od różnic w wyglądzie. Na pierwszy ogień weźmy jaskółkę dymówkę. Najbardziej pospolitą, a jednocześnie najpiękniejszą. Jak widzicie, jako jedyna posiada czerwonawo-rudawą plamę na podgardlu. Inne jaskółki to miejsce mają koloru białego. Poza tym dymówka posiada bardzo charakterystycznie rozwidlony ogon z bardzo długimi i cienkimi zewnętrznymi sterówkami, czyli zewnętrznymi piórami ogona, jakby pasemkami. To kolejny znak rozpoznawczy jaskółki dymówki. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze specyficzny kolor piór na głowie i grzbiecie. Są czarne, ale z pięknym, błyszczącym, niebieskim połyskiem. Tego również nie uświadczymy u innych jaskółek. Jak widzicie, tych cech wyróżniających u dymówki jest sporo. Jak wspomniałem, kolejnym ułatwieniem w rozpoznawaniu gatunku jaskółki jest miejsce gniazdowania. Każdy z gatunków polskich jaskółek wybiera inne miejsce na gniazdo. Jaskółka dymówka jako jedyna gnieździ się wewnątrz budynków. Lepi gniazda z błota w stajniach, oborach, chlewniach, różnych przedsionkach budynków, garażach czy korytarzach. W miastach zdarza się, że także w bramach kamienic. Miasta są jednak rzadko zasiedlane przez dymówki. Ich królestwem jest niewątpliwie wieś, co podkreśla nawet łacińska nazwa dymówki Hirundo rustica. Słowo rustica jest żeńską formą słowa rusticus, czyli wiejski, a zatem zgodnie z łacińską nazwą dymówka to ptak wiejski. Gniazdo dymówki ma konstrukcję otwartą, bo już samo jego umiejscowienie we wnętrzu budynku stanowi pewne zabezpieczenie przed drapieżnikami. Inne jaskółki mają znacznie bardziej zabudowane gniazda. Otwarta konstrukcja gniazda dymówki sprawia, że jest ona jedyną europejską jaskółką, której kukułka czasem podrzuca jaja. Aczkolwiek, żeby to zrobić, kukułka musi wykazać się odwagą i wlecieć do wnętrza obory, co jest nie lada wyczynem jak na kukułkę. Skąd takie dziwne preferencje co do miejsca gniazdowania u dymówki? Przecież stanowią je sztuczne, stworzone przez człowieka budynki i to ich wnętrza. Otóż w przeszłości dymówki gniazdowały w jaskiniach oraz pod wszelkiego rodzaju nawisami skalnymi, zwłaszcza w ich głębi. Gdy człowiek zaczął budować budynki, szczególnie te łatwo dostępne, jak stajnie i obory, które nie dość, że ciągle były otwarte, to mieszkały w nich również zwierzęta, które przyciągały muchy, główny pokarm jaskółek. A zatem człowiek stworzył idealne siedliska dla jaskółek. Nie dość, że zagwarantował bezpieczne miejsca do gniazdowania, to także i stołówkę. Nic dziwnego, że dymówki tak bardzo pokochały człowieka i na stałe się do niego przywiązały. Również drugi gatunek jaskółki, czyli jaskółka oknówka, jest blisko związana z człowiekiem. Już sama nazwa tej jaskółki mówi nam, gdzie najbardziej lubi się ona gnieździć. Są to ściany budynków, wszelkiego rodzaju okna, parapety, wystające zadaszenia, czyli wszystkie ludzkie konstrukcje, ale na zewnątrz budynków. Oknówce wystarczy tylko niewielki daszek nad głową do podwieszenia gniazda. Przy czym jej gniazdo ma wygląd półkolistej, zamkniętej czarki, zbudowanej z błota z małym otworem wejściowym. Gniazdo jest znacznie bardziej zabezpieczone, bo znajduje się na zewnątrz.
Zdarza się, że takie gniazdo po przetrwaniu zimy staje się obiektem zainteresowania wróbli na wiosnę i w takim przypadku oknówki po powrocie z ciepłych krajów muszą toczyć boje z wróblami o swoje stare gniazdo lub zbudować nowe. Wygląd oknówki, jak widzicie, także jest inny niż dymówki. Cały spód jej ciała jest biały, przy czym biel w okolicach ogona zachodzi także na grzbiet. I właśnie ten biały kuper, biała dolna część pleców, jest najłatwiejszym znakiem rozpoznawczym oknówki. Poza tym jej ogon, choć również ma kształt litery V, to w ogóle nie posiada na końcach długich i cienkich zewnętrznych sterówek. Charakterystyczną, wyjątkową spośród wszystkich naszych jaskółek cechą oknówki są także jej opierzone białymi piórami nogi. Inne nasze jaskółki mają nogi nieopierzone. Tę cechę możemy zaobserwować jednak tylko w czasie spoczynku, gdy jaskółka gdzieś przysiądzie. Ale jest ona tylko pewnym ułatwiającym, rozpoznawczym dodatkiem i już bez niego jesteśmy w stanie określić, że z pewnością mamy do czynienia z jaskółką oknówką. Oknówki, podobnie jak dymówki, preferują obszary wiejskie, ale zdarza się, że gniazdują także w miastach, na przykład w blokowych okiennicach czy pod mostami. Swego czasu bardzo duża kolonia oknówek, ponad 200 par, gniazdowała na moście Siekierkowskim w Warszawie. W 2008 roku rozpoczęto remont i odnawianie mostu, akurat w okresie lęgowym jaskółek. Życie mogło stracić około 1000 piskląt, ale dzięki działaniom miłośników przyrody udało się przesunąć pracę na końcówkę sierpnia, kiedy to młode opuściły już gniazda. Trzecia nasza jaskółka to jaskółka Brzegówka. To już zupełnie inna bajka niż dwie poprzednie jaskółki, bo Brzegówka gniazduje w zupełnie inny sposób niż dymówka czy oknówka. Tu znów polska nazwa tej jaskółki daje podpowiedź. Brzegówka gniazduje nad brzegami rzek. Gniazda zakłada w wydrążonych w skarpach norach. Jeżeli widzimy jaskółki gnieżdżące się w kolonii w podziurawionej jak ser szwajcarski skarpie, to mamy pewność, że są to brzegówki. Co prawda skarpa niekoniecznie musi być nad rzeką. Może to być także skarpa na przykład po żwirowni czy po innych wykopach. W każdym razie musi to być gniazdo w norze. To jedyna polska jaskółka, która gnieździ się w ten sposób. Jej wygląd również jest dość łatwy do rozpoznania. Brzegówka jest szaro-brązowa i jako jedyna posiada szaro-brązową przepaskę na piersi. Jak widzicie, każdy z trzech gatunków naszych jaskółek posiada jakieś specyficzne cechy. Nasze jaskółki rozpoznamy więc zarówno po wyglądzie, jak i po miejscu gniazdowania. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce występuje także jaskółkopodobny jeżyk, który często mylony jest z jaskółkami. Nie należy on jednak do rodziny jaskółkowatych i zasadniczo się od nich odróżnia. Jest znacznie większy, prawie cały ciemny i nie posiada białego brzucha. Gniazduje przede wszystkim w mieście, na blokowiskach i szybując wydaje charakterystyczne gwizdy. Jego lot, sylwetka, ubarwienie, wielkość i wydawany dźwięk są zupełnie inne niż u jaskółek i łatwo można poznać to już z daleka. Wszystkie nasze jaskółki to małe ptaszki o wielkości podobnej do wróbla. W ciągu roku wyprowadzają 2, a czasem nawet 3 lęgi. Żywią się fruwającymi owadami, które chwytają w locie. Dlatego tak bardzo istotna jest dla nich ładna pogoda. Dni deszczowe i wilgotne sprawiają, że owady nie są w stanie latać i jaskółki głodują. Zimne i deszczowe lato znacznie obniża sukces lęgowy oraz liczebność jaskółek. W pochmurne dni jaskółki najczęściej fruwają nad wodą, bo tam, tuż nad taflą wody, najłatwiej spotkać jakiekolwiek owady. Jaskółki często wykorzystywane są do przewidywania pogody. Mówi się, że przed deszczem jaskółki nisko latają i rzeczywiście często to się sprawdza, gdyż przed deszczem wzrasta wilgotność powietrza, przez co owady są ociężałe i nisko latają, a wraz z nimi chcące upolować je jaskółki. A więc precyzyjnie mówiąc, jaskółki są wskaźnikiem nie tyle pogody, co wilgotności powietrza. Po wylęgu pod koniec lata często zdarza się, że jaskółki stadami nocują w trzcinowiskach, i dawniej wierzono, że jaskółki zimę spędzają na dnie jeziora. Jaskółki generalnie często bardzo nisko przelatują nad taflą wody. Chcąc się napić, uderzają dziobem o taflę. A że dodatkowo na jesień gromadzą się w trzcinowiskach, to
to łatwo zrozumieć, skąd wzięło się to przekonanie. W czasie lata tak bardzo liczne ptaki wraz z ochłodzeniem nagle gdzieś giną, by znów pojawić się nie wiadomo skąd na wiosnę. Dziś oczywiście wiemy, że odlatują do ciepłych krajów. Jaskółki z naszego rejonu zimują w Afryce. Po ich odlocie robi się nagle szaro i smutno. Od razu zaczynamy tęsknić za ich piruetami nad naszymi głowami i radosnym szczebiotem. Na wsiach jaskółki do dziś darzone są szacunkiem. Dawniej wierzono, że zniszczenie ich gniazda przyniesie nieszczęście i sprawi, że krowy przestaną dawać mleko. Niewątpliwie ptaki te, zjadając uciążliwe owady, są dla człowieka pożyteczne. A że kojarzą się z ciepłem i latem, to na wiosnę witamy je z radością. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.